Patricia Churchland. Czy z pewnością tylko ludzie są moralni? Jako że zastanawiamy się nad podobieństwami i różnicami pomiędzy mózgami ludzi i innych ssaków, na pierwszy plan wysuwają się następujące pytania. Czy tylko ludzie dysponują wartościami moralnymi? Czy można powiedzieć, że inne zwierzęta mają wartości moralne, aczkolwiek przystosowane do ich ekosystemów i organizacji społecznej? Z uwagi na to, że istnieją wspólne podstawy i mechanizmy zachowań wszystkich uspołecznionych ssaków, odpowiedź na pytanie, czy zwierzęta inne niż człowiek dysponują wartościami moralnymi, wcale nie jest łatwa. Ponadto ze względu na zmienność kulturową, ludzka moralność nie stanowi jednolitego zbioru wartości. Niektóre kultury akceptują dzieciobójstwo niepełnosprawnych i niechcianych, zaś inne uznają takie praktyki za moralnie odrażające. Według niektórych odważny wojownik powinien zjeść kę z ciała zabitego przez siebie przeciwnika, zaś dla innych jest to barbarzyństwo. Choć przywiązanie może stanowić podstawę dla moralności, nie istnieje prosty zbiór operacji w rodzaju dedukcji czy też stosowalnych powszechnie reguł, który prowadzi nas od ja cenię i dbam do najlepszych rozwiązań konkretnych problemów moralnych, zwłaszcza tych, które pojawiają się w złożonych kulturach. Jest całkiem oczywiste, że społeczne rozwiązywanie problemów jest trudnym zadaniem praktycznym dla pojedynczego mózgu, w którym różnorakie czynniki ścierają się i ograniczają decyzje. Niektóre ograniczenia mają wyższy priorytet niż inne. Niektóre czynniki zostają uświadomione i wyartykułowane, a inne nie. Ogólnie rzecz biorąc, podejmowanie decyzji jest skomplikowanym procesem. Jeśli podjęta decyzja okazuje się trafna, mawiamy zazwyczaj, że racjonalność zwyciężyła. Od podejmowania decyzji przez poszczególne jednostki jeszcze bardziej skomplikowane jest społeczne rozwiązywanie problemów. Wewnątrz grupy społecznej ścierają się interesy, przekonania, temperamenty i tradycje ograniczające decyzje jej członków. Podobnie jak w mózgu każdego z nas, miesza się cała masa wewnętrznych ograniczeń. Ucieleśniony w prawie i instytucjach społecznych postęp moralny wydaje się być w dużym stopniu zależny od pertraktacji, historii zbiorowej oraz polityki przez małe p. Rozważanie różnic między zachowaniem społecznym z jednej strony ludzi, z drugiej zaś szympansów, pawianów, orek, słoni, surykatek czy marmozet może sprawić, że odłożymy na półkę założenie, zgodnie z którym istnieją dokładnie dwie formy moralności – ludzka i zwierzęca. Założenie takie jest problematyczne, gdyż mimo wielu wspólnych cech, każdy z uspołecznionych gatunków zdaje się być pod wieloma względami unikalny. W przeciwieństwie do szympansów i pawianów, bonobo wykorzystują seks jako narzędzie zmniejszania napięć społecznych. Z kolei gibony, w przeciwieństwie do goryli i lemurów, socjalizują się z członkami sąsiednich grup. Ludzie używają śmiechu w celu redukcji napięcia. U szympansów podobną funkcję pełni dyszenie oraz spoglądanie na radosny wyraz twarzy. Wydaje się jednak, że pawiany i lemury nie przejawiają homologicznych zachowań. Samice szympansów, gdy osiągają wiek rozrodczy, opuszczają stado, by znaleźć nowy dom, zaś wśród pawianów to samce odchodzą, gdy dojrzeją. Podobny jak u szympansów, wzorzec zachowania zaobserwować można także w niektórych ludzkich społecznościach łowiecko-zbierackich, takich jak arktyczni Inuici. Takie wzorce zachowań wpływają na wiele aspektów statusu i hierarchii społecznej. U surykatek samiec alfa zabija dzieci samicy mniej dominującej i wypędza ją z grupy. Z kolei wszystkie płodne samice pawianów rodzą i wychowują swoje potomstwo. Co więcej, w obrębie jednego gatunku istnieć mogą lokalne formy zachowań społecznych, a być może nawet normy, choć nie sformułowane w języku. W małych grupach łowiecko-zbierackich, np. u Inuitów aż do XX wieku, uprowadzanie kobiet z obozów innych plemion nie było niczym niezwykłym. Bez wątpienia praktyka ta, choć bez świadomego zamiaru, sprzyjała dywersyfikacji puli genowej. Nowoczesne społeczeństwa zachodnie najprawdopodobniej gotowe są potępić taką praktykę jako naruszającą zasady moralne. Nie chciałabym łatwo wyrokować, ale pomimo wiedzy, że alternatywą jest chów wsobny, nie chciałabym być ani na miejscu najeżdżających, ani najeżdżanych, gdybym była Inuitką żyjącą w Arktyce w okresie przedeuropejskim. Wewnątrz naszej własnej kultury często nie zgadzamy się co do oceny czynów. W 1972 roku pilot Martin Hartwell, który zgodził się na medyczny lot miłosierdzia, pomimo złej pogody uległ tragicznej katastrofie lotniczej.
Pasażerami byli inuicki chłopiec, który pilnie potrzebował operacji wyrostka robaczkowego oraz opiekująca się nim pielęgniarka. Pielęgniarka straciła życie na miejscu w wyniku silnego uderzenia, zaś dziecko zmarło chwilę później. Po wielu tygodniach daremnego oczekiwania na ratunek głodujący, połamany i bliski śmierci Hartwell zjadł nogi swojego towarzysza i martwej pielęgniarki. Ostatecznie, po 31 dniach spędzonych na siarczystym mrozie, Hartwell został uratowany. Oceny kanibalizmu w tak ekstremalnych warunkach są bardzo zróżnicowane. Nawet jeśli wszystkie szczegóły tej historii są znane, wątpię, że istnieje jednoznaczna odpowiedź, czy postępowanie pilota było moralnie dopuszczalne. Wielu ludzi, którzy nigdy nie zaznali głodu, przerażonych jest perspektywą zjedzenia swojego psa, ale tradycyjni Inuici są porównywalnie przerażeni głupotą śmierci głodowej, gdy zjadając psa uratować można własne życie. Jak dobrze wiadomo, racjonalni ludzie mogą nie zgadzać się z tym, że najlepszą drogą jest nakładanie podatków, edukacja młodzieży oraz prowadzenie wojen prewencyjnych. Często zdarza się, że istnieją wybory lepsze lub gorsze, ale nie ma jednoznacznie dobrych. W takich wypadkach ograniczenie możliwości spełnia swoją rolę, równoważąc, harmonizując i pomagając podjąć decyzję. Powyższe przykłady sugerują, że mądre może być unikanie założenia, zgodnie z którym jedynie ludzie mają prawdziwą moralność, zaś inne zwierzęta mogą być uspołecznione, ale ściśle rzecz biorąc są amoralne. Po części to, co powiemy tutaj, zależy od tego, czy ich reguł użycia słów będziemy się trzymać. Jednakże nie istnieje żaden car znaczenia, którego opinia wyznacza reguły użycia słów. Jeśli zdefiniujemy słowa tak, że prawdziwa moralność wymaga języka oraz wyrażonych w języku zasad, wówczas rzeczywiście twierdzić można, że tylko ludzie mają prawdziwą moralność. Do jakiego wniosku prowadzi jednak takie semantyczne zastrzeżenie? Dlaczego prawdziwą moralność definiować trzeba jako wymagającą języka? Niektórzy, tak jak na przykład filozofka moralności Christine Korsgaard, trzymają się jednak raczej innego argumentu. Jedynie ludzie są autentycznie racjonalni. Moralność jest zależna od racjonalności, a więc zwierzęta nie będące ludźmi nie są moralne. Ponieważ wiele gatunków ptaków i ssaków dostarcza dobrych przykładów rozwiązywania problemów i planowania, ujęcie racjonalności zakładane przez zwolenników powyższego argumentu wygląda na wąskie i wynikające z niedoinformowania. Wydaje się oczywiste, że także ssaki i inne niż ludzkie dysponują wartościami społecznymi. Dbają o swoje młode, a czasem także krewnych i przyjaciół. Kooperują, mogą karać inne osobniki, a także godzić się po konflikcie. Możemy zaangażować się w semantyczną kłótnię o to, czy wartości te są rzeczywiście wartościami moralnymi, lecz spór o słowa najczęściej nie prowadzi do satysfakcjonujących rezultatów. Oczywiście jedynie ludzie mają ludzką moralność, ale nie jest to żadna nowość, a jedynie uciążliwa tautologia. Równie dobrze można powiedzieć, że tylko marmozety mają marmozetową moralność i tak dalej. Możemy zgodzić się co do tego, że mrówki nie są moralne tak jak ludzie i że zachowania społeczne pawianów oraz bonobo są znacznie bliższe naszym. Nie wiemy, czy zachowania społeczne innych hominidów, takich jak Homo erectus, Homo neanderthalensis czy Homo heidelbergensis, były bardzo zbliżone do zachowań społecznych współczesnych ludzi. Może powinniśmy odłożyć tę kwestię do czasu, kiedy nauka dostarczy nam argumentów do głębszego jej zrozumienia.